Ja chcę dzisiaj powiedzieć w takim dosyć szybkim, mam wrażenie, tempie o darach i służbach w Kościele. Chciałbym, żebyście te kazanie potraktowali bardzo technicznie wobec samych siebie i żebyście w sobie zaczęli oglądać te rzeczy, o których ja będę mówił do was. Dlaczego? Dlatego, że to jest twoja spuścizna, jeżeli chodzi o służbę. To, o czym będę teraz mówił. Odkrywaj te rzeczy. Pierwszy list do Koryntian 12:1-11. Pierwszy list do Koryntian 12:1-11. Ja powiem o darach duchowych teraz. Będę mówił to dosyć szybko. Nie będę się nad tym za bardzo rozkładał, ale muszę o tym powiedzieć, zanim przejdę do dalszych rzeczy. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy, że my mamy wiedzieć. Masz wiedzieć. Wiecie, że gdyśmy byli poganami, to nie był bałwanów szliście, jak was... Gdy byliście niegdyś poganami, to nie był bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A w każdym przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Trzymamy się na razie na tym. I tak, pierwsza rzecz, pierwszy werset jest świadomość. Masz wiedzieć. Masz wiedzieć. A zatem, jeśli masz wiedzieć, to możesz wiedzieć. Czyli to nie jest zakryte przed tobą. Dary duchowe nie są przed tobą zakryte. One nie są zakryte. Werset drugi i trzeci. Dary duchowe nie definiują duchowego odrodzenia ludzi. Ich brak nie świadczy o tym, że ktoś nie poznał Jezusa. To jest bardzo ważna informacja. Jesteśmy ruchem charyzmatycznym i ruchem przebudzeniowym. Ale musimy pamiętać o tym, że to, że przez ludzi nie przejawiają się dary duchowe, to nie oznacza, że nie spotkali Jezusa. Będziecie na swojej drodze spotykać masy ludzi, przez których nie przejawiają się dary Ducha Świętego. Dlaczego? Bo oni w to nie wierzą. Co nie oznacza, że ci ludzie nie należą do Jezusa. Ja znam wielu ludzi, którzy nie są charyzmatykami, a którzy należą do Jezusa. Faktycznie oni zazwyczaj robią więcej bałaganów w królestwie niż porządku. Bo taka jest prawda, niestety. Chociaż charyzmatycy zresztą robią dużo bałaganu innego. Natomiast nie wolno nam definiować na podstawie manifestacji darów duchowych to, czy ktoś się narodził z Bożego Ducha, czy się nie narodził z Bożego Ducha. To jest bardzo ważna informacja. Werset drugi i trzeci. Werset czwarty. Jest różnorodność darów. Różnorodność. Czyli nie próbujemy wszystkiego włożyć do jednego worka. Są różnorodne te dary. Widzimy, że jedyną rzeczą, którą je łączy, to to, aby one manifestowały się w Duchu Świętym. Co to oznacza? Znaczy, że w ogóle dary manifestują się w Duchu Świętym. Ja za chwileczkę o tym będę głębiej mówił. Dokładnie jest to, że w zasadzie 90-kilka% darów duchowych działa wtedy, kiedy Duch Święty chce, a nie kiedy my chcemy. To jest to. W zasadzie jest tylko jeden dar, którym dysponujemy na stałe. To jest dar mówienia innymi językami ku własnemu zbudowaniu. Żadnym innym darem nie dysponujemy na stałe. Takiego czegoś nie ma. To jest w ogóle fikcja literacka. No bo gdyby takie coś było, przyjaciele, gdyby takie coś istniało, no to w ogóle jaki to jest problem? Ktoś ma dary uzdrawiania, idzie uzdrawiać cały szpital, potem następny, tak? I zamykamy temat mniej więcej w 3 miesiące w Polsce. Tak? No takie rzeczy nie ma. I tyle. Dary Ducha Świętego działają w duchu, czyli wtedy, kiedy duch zechce. Werset 5 dalej mówi, jest różnorodność usług. I tutaj jest określenie byle na chwałę Jezusa, czyli usługi, które są w Duchu Świętym, one mają podnieść Jezusa. No, ma być podniesiony Jezus. Jezus podniesiony. W ogóle pamiętajcie, zawsze w waszej służbie Chrystus, tak, to jest główny punkt programu. Głosimy Chrystusa, prezentujemy Chrystusa,
Ostatnio jeden człowiek napisał w internecie, że to nie jest tak z tym uzdrowieniem, taki pastor, że to tam, że to jest to uzdrowienie, to tak nie do końca. Wiecie, gdyby on nie był pastorem, to kto nie wnikał, ale że jest pastorem publicznym, to umieściłem swoje nauczanie na temat uzdrowień. Napisałem, to jest kłamstwo, co mówi ten człowiek, absolutne. Jest to działanie w duchu antychrysta. To jest duch antychrysta. Co to jest duch antychrysta? To jest duch działający przeciwko Chrystusowości. A Chrystusowość manifestuje się przede wszystkim poprzez wymianę krzyżową. Jeżeli cokolwiek występuje przeciwko wymianie krzyżowej, mamy działania antychrystyczne. Rozumiecie? To jest antychryst, czyli przeciwnik Chrystusa. Czyli jak ktoś mówi, że uzdrowienie jest na przykład suwerennym działaniem Boga, Bóg uzdrawia kogo chce, a kogo nie chce, nie uzdrawia, to jest duch jaki? Antychrysta. Pamiętajcie. I to może być twój brat w Chrystusie, narodzony z Bożego Ducha, cudowny, wspaniały, rozumiesz? Natomiast działający pod wpływem ducha antychrysta, antychrystusowego ducha, który zaprzecza temu, co się stało w Chrystusie Jezusie na krzyżu Golgoty. I szósty werset mówi o różnorodności sposobów działania. Byle te sposoby były dla Boga. Byle one propagowały Królestwo. Różnorodność sposobów działania. Ja często mówię, jak twój sposób działania propaguje Królestwo? Powiedz mi to. To jest bardzo ważne. Sposób działania, on ma poszerzać Królestwo Boże. I szósty i siódmy werset opisuje nam, że każdy może być przekaźnikiem darów. Każdy może być przekaźnikiem wszystkich darów. To nie ma czegoś takiego, że ty możesz, to jakiś dar jest przyporządkowany. Przez ciebie jakiś dar się może częściej przejawiać, ale to nie oznacza, że inne się nie będą przejawiać. Rozumiecie? To nie ma czegoś takiego, że są jakieś specjalne jednostki, przez które przejawiają się jakieś specjalne dary Ducha Świętego. Tak nie ma. Takiego czegoś nie ma. Są jednostki, przez które przejawiają się częściej dary. Takie czy inne. I to już jest w ogóle specyfika służby, o tym za chwilkę troszkę więcej powiem. Natomiast pamiętaj, może każdy człowiek, każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek może manifestować wszystkie dary Ducha Świętego. To jest to. I teraz tak. Dary Ducha Świętego dzielą się na trzy podstawowe elementy. Mamy dary wypowiedzi, po drugie dary objawienia i dary mocy. Dary wypowiedzi. Mamy tutaj inne języki, interpretacje języków, bo to nie jest tłumaczenie, tylko interpretacja, zaraz o tym będę mówił, i prorokowanie. Dalej, dary objawienia. To jest mowa mądrości, zaraz o tym więcej powiem, mowa wiedzy, czy też słowo wiedzy, jak kto woli, i dar rozróżniania duchów. Następnie dary mocy, dary uzdrawiania, to jest jedyny w tym wypadku element, gdzie nie ma liczby pojedynczej, że dar, bo wszędzie jest dar, czyli mamy dar mówienia innymi językami, dar interpretacji, dar prorokowania, a tutaj mamy dary. Dlaczego mamy dary? Dlatego, że darów uzdrawiania jest wiele. Można by było zrobić założenie, że co choroba, to odrębny dar może działać. Są przypadki, że usługujący porusza się w jakiejś formule darów uzdrawiania. Na przykład w jego służbie osoby niewidome są uzdrawiane w 90%. Natomiast załóżmy, że osoby głuche w 1%. I nie możesz się dziwić na przykład, że może jakaś formuła darów uzdrawiania u ciebie przejawia się częściej lub rzadziej. Zresztą ty w ogóle nie wiesz, kiedy się przejawia dar uzdrawiania. To jest najlepsze. I nie musisz wiedzieć, bo to jest tobie niepotrzebne, bo one działają w duchu, a nie w tobie. To jest taka fajna sprawa, bo ja dzisiaj nie uczę na temat uzdrawiania, kiedyś będziemy mieli taki czas, natomiast są dary uzdrawiania. Dary uzdrawiania. Na przykład ktoś ma największe efekty w modlitwie o ludzi chorych na przykład choroby kręgosłupa. No ale jeszcze ślepego nie uzdrowił nigdy. Na setki ślepych kładł ręce, wszyscy ślepi dalej. A na chorego, chory kręgosłup położy, kręgosłup mu się prostuje momentalnie, wow. Taki rodzaj daru uzdrawiania przez ciebie działa, najczęściej. Co nie znaczy, że inne nie będą, ale mamy tutaj liczbę mnogą, mamy dary uzdrawiania, dalej mamy dar czynienia cudów,
tak? I mamy dar wiary, dar nadprzyrodzonej wiary. To nie jest ta naturalna wiara, którą budujemy przez słuchanie Słowa Chrystusowego. I teraz tak, dary wypowiedzi. Inne języki. Mamy dwie podstawowe kategorie. To jest język modlitewny i język poselstw. Język modlitewny jest to jedyny dar, którym dysponujesz 24 godziny na dobę, od kiedy on się u ciebie przejawi. Krótko powiedziawszy, możesz mówić w innych językach, kiedy chcesz i ile chcesz. Jaki cel jest tej modlitwy? To jest język, który zajmuje się osobistym uwielbieniem i modlitwami duchowymi. Ten język służy tobie, abyś nim uwielbiał Boga, tak? I abyś w tym języku rzeczy tajemne wygłaszał. I ty możesz to robić przez cały czas. Przez cały czas możesz działać w systemie poruszania się w indywidualnym języku modlitewnym. I nikt ci nie może tego zabronić. W wielu kościołach usłyszycie, że nie wolno się modlić publicznie w innych językach, bo to trzeba tłumaczyć. Nic nie trzeba tłumaczyć, bo tego się nie tłumaczy. Ale jest język poselstw i to jest drugi język i jego się tłumaczy. Sytuacja, o której Paweł pisze w liście do Koryntian, właśnie zdarzała się w Koryncie, gdzie oni byli tak wielkimi ultracharyzmatykami, że oni potrafili całe nabożeństwo prowadzić w innych językach. No i wychodził gość na kazalnicę i mówił do nich w innych językach. No to Paweł do nich napisał list. No bo oni myśleli, że to jest w porządku. Nikt nic nie rozumiał. I Paweł mówi do nich tak. Nie możecie tego robić. Jeśli ktoś mówi w innym języku, niech ktoś inny tłumaczy. I o to tu chodziło, o język poselstw. Co to jest język poselstw? Wielu z was otrzymuje poselstwo w innych językach. Ja w ogóle was zachęcam do tego, żebyście korzystali z tego. Nie bójcie się. To jest prosta sprawa. Raptem masz przekonanie, że coś ci przychodzi w innych językach do głowy. I wtedy nie stój jak człowiek, tylko powiedz, ja mam poselstwo. I weź ten mikrofon i powiedz te poselstwo. Bo to może być przekaz z nieba. Ja jak załapałem ten temat, oczywiście zacząłem go trenować na sobie, bo ja wszystko na sobie mówię najpierw. Więc zacząłem wygłaszać sam poselstwo i sam je spisywać. Brałem zeszyt, mówiłem w innych językach i pisałem w innych językach. Jak ja potem zobaczyłem, co ja robię, to ja kazania zacząłem pisać. Ja pisałem kazania w innych językach. Rozumiesz? Ja do siebie miałem poselstwa w innych językach. Ja mówiłem w innym języku, zapisywałem to, czytałem i płakałem potem. Przebudzenie w Argentynie zaczęło się w ten sposób też od naszego brata w Chrystusie Polaka, który tam pojechał na szkołę. Zaczął tu jest jeszcze Perona, jak Peron tam rządzi, wita, szanownica jego żona. I przebudzenie zaczęło się w ten sposób, że zaczęły płynąć poselstwa na językach do jego umysłu i facet zaczął to zapisywać. Okazało się, że te poselstwa płynęły kilka tygodni. Oni zapisywali cały czas tłumaczenia. Jedni na tablicach, jedni mówili poselstwa w innych językach, inni zapisywali na tablicach, inni przepisywali szybko do zeszytów. I zaczęło się przebudzenie w Argentynie od języka poselstw. I Bóg pokazywał im, co mają robić w tym. Które stadiony mają pierwsze wynajmować, do kogo mają iść. Został pobudzony ewangelista, żeby iść do Perona, do dyktatora argentyńskiego, który był chory na egzemę. I poszedł do Perona i mówił do niego tak. Jestem narodzony z Bożego Ducha chrześcijaninem. Mogę na ciebie położyć ręce i zostaniesz uzdrowiony. A on do niego powiedział tak, jak ja zostanę uzdrowiony przez ciebie, w ogóle ateista, komunista, ateista, jak ja zostanę przez ciebie uzdrowiony, to ja ci dam największy statek. I on mówi, trzymam cię za słowo. Położył na niego ręce i zniknęła mu egzema. I Peron, uzurpator komunistyczny, morderca, tak? Dał grupie chrześcijan największy stadion w Argentynie, żeby zrobić ewangelizację pierwszą. Jak poszło, to jak bomba poszła. Rozumiecie? Zobaczcie, w jaki sposób się zaczęło. Poselstwo na językach. A więc widzimy, że jest język poselstw i są poselstwa od Boga. Są też poselstwa do Boga. To znaczy, że otrzymujesz coś, to jest przeciwne. Otrzymujesz coś ze swojego wewnętrznego człowieka. Mówisz to, tak? A potem tłumaczysz. I to jest w ogóle modlitwa. To jest przeciwna historia. I możesz też prorokować w innych językach.
I prorokujesz, a potem ktoś to wykłada. A więc jeżeli ktoś to wykłada, to może to przyjmować formułę albo proroctwa, albo poselstwa, albo nauczania. Ludzie, wiecie jaki mają potencjał? Tylko ludzie to trzymają. Czy od Boga? Ja mówię, nie wiem czy od Boga. Zobacz. Zobacz. A czego się boisz? Czego się boisz? Przecież tak cię wszyscy osądzą i tak. Się rozpraw z odrzuceniem i wychodzi mów. Jak zaczniesz gadać głupoty, to ci zabiorę mikrofon. No i co z tego? Tak cię kocham, ty mnie też. Ale że jestem kierownikiem, no to muszę jakoś to załatwić. To proste historie, no słuchajcie, jak w domu, normalnie. No, człowiek, bo jest napisane, jeden prorokuje, reszta niech osądza, no tak? Się sądzi, normalnie się sądzi. Proroków się sądzi, proroctwa, poselstwa różne siedzą i sądzą tam. Jakie mamy rodzaje języków? Języki aktualne, czyli możesz się modlić w językach, które obecnie są na ziemi. Możesz się też modlić w językach, które dawniej były na ziemi, na przykład narodów, które umarły. Możesz się modlić bo na przykład w języku aramejskim, możesz się modlić w midiańskim, w amalekickim. Dalej możesz się modlić w językach narodów, których jeszcze nie ma. Które jeszcze nie powstały w ogóle na ziemi. Które dopiero będą powstały. A po czwarte, możesz się modlić w językach aniołów. I tych języków jest bardzo dużo. Okazuje się, że aniołowie mówią w różnych językach. I to jest zupełnie inne i zupełnie różne. Przeciwne rzeczy się dzieją. Przez to ja widzę, że jak jest manifestacja anielska gdzieś, tak? Ja na przykład zaczynam mówić w językach aniołów. Ja wiem, że na przykład w językach aniołów ja zaczynam się porozumiewać, coś następuje we mnie, coś następuje w nich. Nie rozumiem tego. Rozumiecie? Tylko, że ja dawno się rozstałem z systemem tego, że ja mam wszystko rozumieć. Ja jeszcze raz powtarzam, ja do tej pory nie rozumiem, jak to jest, że w samochodzie kręcisz korbką i cię szyba podnosi. Może ty rozumiesz. A ja nie. Bo ja nigdy nie rozkręcałem tych drzwi, nie patrzyłem na te mechanizmy. Dla mnie to nie jest w ogóle rzecz czytelna. Dla mnie jest to, że się tu kręci, a tu się podnosi, tu trzeba połać szyby. Rozumiesz mnie? No i co? Widzisz? Ja już nie mówię o innych rzeczach. To jest taki dar. Następny dar, interpretacja języków. Nie wykład, tylko interpretacja. Interpretacja oznacza, że to nie jest dosłownie. Na przykład możesz się dziwić temu, że ktoś wyszedł i powiedział krótkie poselstwo na językach, a drugi mówi, ja mam tutaj wykład i wyszedł i gada człowieku 5 minut. Jak to jest możliwe? No bo to jest interpretacja. A często jest tak, że jest długie poselstwo na językach, a wykład jest krótki. Człowieku, bo to jest interpretacja. To nie jest wykład słowo w słowo. Jak ty możesz amalekicki wymienić słowo w słowo? Proszę bardzo. Proszę bardzo, ty powiedz po amalekicku, chrząż brzmi w szczynie, w szczebrze szynie, czy coś tam. Przecież człowieku to w ogóle szok. Nie ma takiego czegoś. Tu nie ma. Tu w językach obecnych narodów nie ma czegoś takiego, że z języka... Ja na przykład tego uczę ludzi, którzy są tłumaczami. Ja mówię, jesteś tłumaczem, to wiesz odpowiedzialność. Nie tłumacz wszystkiego, co on głosi. Ty słuchaj, jak on babole strzela, to ty mów poprawnie. Muszę tak robić. A poza tym, wielokrotnie usługujący, który tłumaczy, tak? To on musi wyłapać często cały kontekst pewien i przekazać jakąś formę, nie słowo w słowo, bo ludzie w ogóle, wiesz, jedni są kaznodziejami, dobrze głoszą, a inni nie głoszą dobrze. I opowiadają takie rzeczy, daj z tego kąta wziął, z tamtego wziął, to ulepił. Coś. I teraz jak ty jeszcze chcesz to przetłumaczyć w sposób bezpośredni, no to ty leżysz i chwicisz. Ty możesz przekazać to, zinterpretować. Tak? A więc interpretacja języków. Wykładasz, czyli interpretujesz ty albo ktoś. Możesz wyłożyć sam swój język, a może ktoś wyłożyć. Jak nie masz wykładu, to ktoś wyłoży. Nie bój się, wyłoży. Będziemy tu czekać, aż ktoś przyjdzie i wyłoży. No i co? Mamy czas. Rozumiecie? Następnie mamy prorokowanie. Prorokowanie, przyjaciele, to nie jest przepowiadanie przyszłości. Prorokowanie ma, jak jest napisane w pierwszym liście Koryntian 14:3, trzy zadania. Zbudować, napomnieć, pocieszyć. To jest prorokowanie. Prorokowanie dokładnie to jest mówienie w imieniu Boga, czy też w miejsce Boga.
ku temu, aby zbudować, napomnieć, pocieszyć, a nie żeby powiedzieć przyszłość. To jest zupełnie inny dar. I prorok to nie oznacza prorokujący, bo można prorokować, a w ogóle prorokiem nie być. Ludzie myślą, że jak ktoś prorokuje, to jest prorokiem. Ja mówię, absolutnie, to jest taka sama nazwa tylko. Rozumiecie? Taka sama nazwa. Bo taki mamy język, no taki, no mamy taki język. No co, u nas kochać matkę, kochać psa, kochać żonę, to jest wszystko to samo, kocham. Polski język mamy taki. A więc tutaj prorok i prorokowanie są dwa różne byty, w ogóle odrębne. Prorokowanie to jest mówienie w miejsce Boga ku zbudowaniu, napomnieniu, czy też pocieszeniu. To jest prorokowanie, a nie opowiadanie przyszłości. I to są dary wypowiedzi. Teraz mamy dary objawienia. Mowa mądrości, czy też słowo mądrości. I to jest dar, który mówi o przyszłości. Słowo mądrości to jest informacja o przyszłości. Rozumiecie? To jest informacja o tym, co się zdarzy kiedyś. To jest to, a nie prorokowanie. Dalej jest mowa wiedzy, czyli nadprzyrodzona informacja o tym, co teraz jest. Czyli ja wiem o czymś. Nie wiem, skąd wiem, po prostu wiem. To jest słowo wiedzy. Też nie będziemy szeroko na ten temat szli. Gdy będziecie chcieli posłuchać dokładnie tych rzeczy, przesłuchajcie z którejś ze szkół wiary moje nauczania na temat darów Ducha Świętego. No i rozróżnienie duchów, dar pomagający nam ustalić, z czym mamy do czynienia. Niekoniecznie jest to dar jedynie pokazujący, jaki jest demon. To też jest zawarte w tym darze, ale ten dar idzie krok dalej. Ten dar, a w zasadzie jego podstawą, nie jest pokazanie, jaki jest demon, tylko z czym mamy do czynienia przede wszystkim. Czy to jest Duch Święty, czy to jest siła demoniczna, czy to jest dusza człowieka. Do tego służy dar rozróżnienia duchów, to jest na dzień dobry. I następnie dar rozróżnienia duchów idzie w stronę rozróżniania konkretnych bytów demonicznych. I też to jest bardzo różne, przez informacje w myślach, przez widzenie duchowe i szereg innych rzeczy, tak? Też tego nie rozwijamy. Mamy dalej trzecią rzecz, dary mocy. Mamy dar wiary. Dar wiary to nie jest nasza naturalna wiara. Chcę, żebyście spojrzeli, zobaczyli, w jaki sposób się dar wiary mógł manifestować w waszym życiu. Chodzicie, coś robicie, żyjecie, w jakichś tam sytuacjach jesteście i nagle dzieje się z tobą coś takiego, że wiesz, że możesz zrobić coś, na co cię w ogóle normalnie nie stać. Że teraz, kiedy to zrobisz, to w ogóle przejdziesz jakiś w ogóle próg, dokonać jakiegoś przełomu. To jest dar wiary. To jest pewnego rodzaju turbo doładowanie na pułapie wiary. Że normalnie chodzę sobie na poziomie wiary, wierzę sobie, tak? Ale raptem przychodzi coś takiego, wiesz, ty wiesz, zainwestuj w ogóle 100 tysięcy w to i w to. I to w ogóle wiesz. I ty wiesz, że się nikogo nie pytasz? Bo wiesz, że cię nikt nie zrozumie? A jesteś tak przekonany, że masz zainwestować teraz te 100 tysięcy i że masz zysk. Gdy to zrobisz, to ci mija. Jak znowu do ciebie przed tym powiedział, ty zainwestuj drugie 100 tysięcy, to powiedział, że jesteś chory. Nie na tym pułapie wiary jesteś. Dar wiary. Bardzo silny impuls wiary. To jest często chwilowe. Czasami może trwać dzień, dwa. Wykonujesz jakieś zadania i to się kończy. Potem jesteś zdziwiony. Jak ja to zrobiłem? Skąd miałem energię? Skąd miałem w ogóle? Jak ja przez to przeszedłem? Często ludzie znajdujący się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, tak? U nich się manifestuje dar wiary. Manifestuje się u nich. Człowiek jest w stanie przejść przez ogień i wodę. Rozumiesz? To przez dar wiary. Jezus zaczął chodzić po wodzie. To był dar wiary. Rozumiecie, przez jaki charyzmat Jezus szedł na wodę i Jego nogi, kiedy stawały na wodzie, to pod nogami Mu się wiązały atomy wody. To nie była naturalna wiara, zauważyliście to? Bo Jezus naturalnie tą łódką pływał przez te jezioro. Ale któregoś dnia stało się coś takiego z Nim, tak?
że on po prostu zaczął chodzić po tym jeziorze. To było raz. Ale wtedy on musiał do nich dotrzeć. I on to zrobił. Dary uzdrawiania, o czym mówiłem, manifestacja darów uzdrawiania. Bardzo ważna informacja, żeby uzdrawiać chorych, nie liczymy na dary. Dary będą albo nie będą. Czasami do mnie ktoś dzwoni, mówi, byś mnie uzdrowił, tylko czy ty masz dary uzdrawiania? Ja mówię, ale ja nie wiem. Ale jak ty nie wiesz? A jak uzdrawiasz chorych? Ja mówię, rękoma. Tak. I buzią. Tak uzdrawiam, nie? A czy działa dar wiary? Ja nie wiem, może działa. Tak? Ale ja się nie interesuję tym. Wiem, tak? Że kiedy trzeba, to będzie działał. No i dar czynienia cudów. Dar czynienia cudów to jest dar, w wyniku którego następują nadprzyrodzone zjawiska twórcze. Zarówno w stosunku do istot żywych, jak i przedmiotów martwych. Rozumiecie? Jeden nasz znajomy spieszył się kiedyś, żeby odwieźć koleżankę z grupy domowej na pociąg. I zgubił kluczyki do samochodu. I zszedł na nim. Wyjął jakikolwiek klucz, który miał. Wsadził do samochodu, otworzył. Wsadził do stacyjki, odpalił, odwiózł ją na pociąg. Przyjechał, wyjął i już nie włożył drugi raz. I koniec. Rozumiecie? My jak nie mieliśmy pieniędzy jeszcze w życiu na porządku naszej służby, na wszystko ręce kładliśmy. Wszystko, co w domu nie działało. Każda rzecz. Pralka, lodówka. Ja zawsze mówię, pralkę to wystawiliśmy potem starego Polara, bo już była stara. Chodziła człowieku do końca. Jak Agata na ręce położyła. Na odkurzacz w ogóle wiele dochodzi. Do końca. Są dary stwórcze. Rozumiecie? Tworzy się. Zarówno w ludziach, jak i w przedmiotach. Chcę ci powiedzieć, że to wszystko jest do twojej dyspozycji. Masz Ducha Świętego? Te dary będą się przez ciebie przejawiać. Otwórz się na to. Powiedz, Panie Boże, jestem gotowy. Niech to wszystko przeze mnie leci, jak przez jeden wielki kanał z nieba. Wszystko, Panie. Wszystko. A nie tam ja biorę trochę. Od razu biorę całą łopatą, szesnastką. Wiesz, w ten sposób, ja tak zrobiłem, mówię, od razu na maksa burzę wszystko. Ja nigdy nie byłem taki, wiesz, troszeczkę, Panie, tutaj, troszeczkę, absolutnie, to nie. Kielich Twój przelewa się tutaj i w tym wypadku również. Idziemy dalej. I teraz tak. 1 Koryntian. 12 rozdział od 28 wersetu do 31. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po które proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienie pomocy, kierowanie, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy są prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Tu nie ma odpowiedzi. To jest ciekawe. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą. Taka wypowiedź Pawła. No i potem on w 13 rozdziale mówi o miłości. I tutaj w tym momencie następuje potężny podział w historii Kościoła na dwie grupy ludzi. Jedna grupa ludzi to jest grupa charyzmatyków, druga grupa to jest niecharyzmatyków. Charyzmatycy kończą na tym 12 rozdziale, tak? A niecharyzmatycy zaczynają od 13. I charyzmatycy mówią, my chodzimy w darach duchowych, a niecharyzmatycy mówią, a my mamy miłość. Takie coś. Koniec. Ty porozmawiaj z nimi. I ludzie i mówią do ciebie, co z tego, że ty masz dary duchowe, ja mam miłość. To jest ograniczenie umysłowe. Ograniczenie. Ja zawsze do ludzi mówię, nie wiem, czy wy wiecie, ale te numerki przy tych wersetach i przy tych rozdziałach, tak, to nie są natchnione. Wiecie, całe słowo przez Boga jest natchnione, tak? A
ale numerki nie są natchnione. Tutaj nikt tego nie... Wiecie, po co w ogóle ktoś ponumerował te rzeczy w Biblii? Żeby to łatwiej się czytało. To w życiu Pawłowi nie przyszedł do głowy, to numerować. On napisał list do Koryntian, do końca. Leciał, napisał. Rozumiecie? No tak to wygląda. Zaczynamy tak. Po pierwsze, każdy z nas ma się starać o większe obdarowania. Słowo starać się, dokładnie starać się usilnie, to jest słowo celo, oznaczające dokładnie współzawodniczyć, zazdrościć, pożądać, ubiegać się. To jest ciekawe słowo. Co ci powiem? Jeśli zazdrościsz komuś, że ma większe dary niż ty, to jest zdrowe. Bo to biblijne. Bo tutaj jest napisane jak W, celo. I te celo oznacza, że jeśli nie posiadasz takowych darów jak ktoś, to bardzo zdrową formą, bardzo zdrową reakcją jest zazdrość. Krótko powiedziawszy, tato, on ma, a ja nie. Ja mam twoje dzieci, jak jedno coś ma, a drugie coś chce mieć, to jedno przychodzi i mówi tak, a on ma. Ja też chcę mieć. I to jest zdrowe. To zdrowe chcieć więcej. Religia nam wbiła do łbów, żebyśmy nie chcieli więcej. Ale to słowo jest jasne i klarowne. Współzawodniczyć. Ludzie boją się tego słowa współzawodnictwo. Ale coś ci powiem. Jak jest wszystko w tobie zdrowe, to i współzawodnictwo będzie zdrowe. A jak coś jest w tobie chore, to współzawodnictwo będzie chore. Widzisz, jak wielką wagę ma posiadanie zdrowej duszy? Bo te rzeczy mogą być chore lub zdrowe. Możemy w sposób chory zazdrościć, albo w sposób zdrowy zazdrościć. Wiecie, ja nigdy nie miałem problemu z tym, że jak zaczynałem ćwiczyć kiedyś, to sobie wieszałem plakaty gości, którzy mieli kilkakrotne Mister Olimpia. Ja nie miałem z tym problemu. Wiesz, ja sobie nie powiesiłem jakiegoś takiego gościa, który był, wiesz, naćpanym anorektykiem i nie ćwiczyłem, patrząc na niego, chcę być tak jak on. Nie. Ja sobie powiesiłem, proszę ciebie, zdjęcie Doriana Jaca, który chodzi, proszę ciebie, wiesz, w rzeźbie ma 117 kg i chodzi z lwem na smyczy, wiesz, nie? Ja mówię, aha, panie taki, o, to mnie interesuje. Dorian! To jest współzawodnictwo, tak? Patrzyłem na niego, mnie stymulował, rozumiesz, zdrowe podejście. Ja nigdy nie zamierzałem wjechać, proszę ciebie, tam do tego Los Angeles i dusić go, dlatego że on ma 4% tkanki, proszę ciebie, tłuszczowej, a ja mam 18%. Nie! Ja mu zazdrościłem. Na pułapie zdrowia, w tym wypadku na pułapie sportu. Chcę mieć tak jak on. I kiedy ja widzę ludzi usługujących w większych darach niż ja, to we mnie się budzi naturalne pragnienie. Chcę mieć tak jak on i ojcze. Jak się dowiedzieliśmy, że przyjeżdża apostoł na przykład do Kijowa, wsiadliśmy w autobus, jechaliśmy nie wiem ile godzin, 900 km tym autokarem, żeby na nas ręce położył. Tak? I wróciliśmy. Bo to nas interesowało. Interesowało nas przyjęcie czegoś. Druga rzecz to jest taka, że dary prawidłowo działają tylko na poziomie uwalniania miłości Bożej wobec ludzi. Dlatego Paweł mówi, pokażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Czyli zabiegajcie, starajcie się o dary duchowe, które mają funkcjonować na poziomie miłosnym. Rozumiecie zależność 12 rozdziału od 13 i odwrotnie? Te rozdziały ze sobą są złączone. Stąd takie teksty w Biblii, na przykład, że wiara jest czynna w miłości. Ludzie mówią, ja wierzę.
Ja mówię, a masz? No nie, nie mam. Ja mówię, to mam dla ciebie smutną wiadomość, prawdopodobnie nie wierzysz. Ale teraz mówię, zastanówmy się, czemu ty nie wierzysz? Bo ja często zaczynam rozumieć rozmawiać o miłości. W ogóle mówię, uwalniasz miłość? Bo może ty nie uwalniasz miłości. Jak ty nie chodzisz w miłości, to twoja wiara zaczyna szwankować, sorry. I dary duchowe, one są w stanie prawidłowo działać dopiero wtedy, kiedy my uwalniamy miłość wobec drugiego człowieka. Krótko powiedziawszy, jeden człowiek przychodzi i mówi tak do jednego służącego, połóż na mnie ręce, bo ty chodzisz w darach uzdrowienia, chcę, żebyś mi udzielił darów uzdrowienia. A ten mówi, a po co chcesz, żebym ci udzielił tych darów? Bo ja chcę chorych uzdrawiać. A ten się go pyta, mówi, byłeś w szpitalu raz kiedyś? A ten mówi, nie no, ja nie chodzę do szpitali. A ten mówi, to po co chcesz chodzić w darach uzdrowienia, jak do szpitali nie chodzę? Nie interesuje cię zdrowie ludzi? Nie, nie, chcę chodzić w darach uzdrawiania. Ale po co ci dary uzdrawiania, jak do szpitali nie chodzisz? No po co? Przecież to chodzi o miłość do człowieka. No po co mi dar uzdrawiania, jeżeli mi nie chodzi o człowieka? Mi o człowieka musi chodzić, ja muszę mieć intencję zdrową. Ja chcę uzdrawiać ludzi, a nie mieć dar uzdrawiania. Łańcuch z napisem dar uzdrawiania. To jest dla człowieka uzdrawianie. Ja nie potrzebuję uzdrawiania, bo jestem zdrowy, jak go. Wyścigowy. Ale ja mam chodzić w darach uzdrawiania, żeby ludzi uzdrawiać. Czyli ja wychodzę z poziomu jakiego? Miłosnego. I tak ze wszystkimi darami. 13 rozdział jest punktem wyjścia 12 rozdziału. Natomiast mamy zabiegać szalenie o jeszcze większe dary. I nie poprzestawać, że już coś mamy. Masz coś? Aleluja. Chciej więcej. Tak jak z pieniędzmi. To jest pieniędzy. Masz coś? Dobrze, bardzo dobrze, więcej. Zawsze. Hierarchia służb. Tutaj mamy w zasadzie jedyny w Biblii opis hierarchii służb. Po pierwsze, apostolstwo, czyli szeroko pojęte ojcostwo, tworzenie, pielęgnowanie i wychowanie. Najpierw apostolstwo. Najpierw. To jest pierwsza, najważniejsza służba Królestwa Bożego. Po drugie, perspektywa prorocza. Proroczy ogląd na rzeczywistość. Druga co do ważności służba w Królestwie Bożym. Po trzecie, służba nauczania. O tym cały czas nam mówi ten werset. List do Koryntian 1, 12, 28, 31. Po czwarte, uwalnianie Bożej mocy, czyli wszystko, co dotyczy nadprzyrodzonych manifestacji i ponadprzeciętnych możliwości. To są cztery główne służby w Królestwie Bożym. I my musimy te rzeczy w sobie ułożyć odpowiednio. Bo jak my się na tym pomylimy, to będziemy krzywo siebie widzieć w różnych miejscach. Tutaj jest napisane tak. Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie czynienie cudów. I jest napisane potem. I potem są cztery kolejne służby. Ale wygląda to w ten sposób, że te cztery kolejne posiadają jednolitą wartość. Te zaś poprzednie to jest hierarchiczny system. Apostolstwo, perspektywa prorocza, służba nauczania, uwalnianie Bożej mocy. I piąta rzecz, następnie, ciekawy zapis, tu jest napisane niesienie pomocy. I to jest ciekawy grecki zapis charismajama. Dokładnie to oznacza zdolność do leczenia. Charismajama, zdolność do leczenia, czyli szeroko pojęta służba uzdrawiania fizycznego i psychicznego. Bardzo szeroko pojęta służba uzdrawiania fizycznego i psychicznego. Następna rzecz, która tutaj jest opisana jako niesienie pomocy. Oryginał mówi, jeszcze ciekawe słowo, antilepis.
Antirempis po grecku oznacza odwzajemnienie się, obrona, oparcie, podpora. To jest szeroko pojęta służba pomocy oparta na wdzięczności za ojcostwo, czyli lojalni pomocnicy. Szeroko pojęta służba pomocy, ale jakiej pomocy? Wynikającej z wdzięczności za okazane ojcostwo. To nie jest taka pomoc o pomoc. Następnie mamy kierowania. Greckie słowo cybernesis, dokładnie sterowanie, rządzenie. Od tego słowo cybernetyka, nauka o systemach sterowania. Jest to szeroko pojęta służba zarządzania, liderstwa i odpowiedzialności na pułapie organizacyjnym. Tak wygląda ta służba. I ciekawa rzecz, przez wielu nierozumiana, różne języki. Można by pomyśleć, że chodzi tu o mówienie innymi językami, ale mówienie innymi językami to nie jest służba. To jaka może być służba mówienia innymi językami, zastanowiliście się? Tutaj jest zapis tego słowa, tego zwrotu, to jest genos glossa. Słowo genos to jest ród, plemię, pochodzenie. Glossa to jest język, mowa, czy też dialekt. A więc jest to szeroko pojęta służba porozumiewania się. Sędziowie, inspiracje, godzenie ludzi, wyjaśnianie różnych spraw. To jest służba w Kościele. To jest służba. Są ludzie w Kościele i musicie to uczyć się odnajdować sobie. Że są na przykład w stanie rozwiązywać konflikty między ludźmi wierzącymi. Małżeństwa. Rozumiecie? Tu na przykład wchodzi cały system doradztwa małżeńskiego. Szok, a to jest służba. To są służby. I teraz Rzymian 12:3-8. List do Rzymian 12:3-8. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak powiem, w jednym kościele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Tak i my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielenia nam łaski. I potem zaczyna Paweł wymieniać, ale chcę zostać na chwilę w tym momencie. Chcę, żebyś zrozumiał, że musisz rozpoznać, co masz i odrzucić wszystko o tym, wszystko związane z tym, czego nie masz. Proszę Cię, żebyś po dzisiejszym nauczaniu nie bał się też rozstać z różnymi iluzjami. Wyrzuć rzeczy, których nie masz, a skup się na rzeczach, które masz. W ogóle skup się na tym, co masz, a nie na tym, co nie masz. Ty możesz potem zabiegać o rzeczy inne, ale najpierw skup się na tym, co masz. Rozumiesz? I czytamy dalej. Mamy różne dary według udzielenia nam łaski. Jeżeli dar prorokowania, to niech będzie używane stosownie do wiary. Jeżeli posługiwanie, to usługiwanie, posługiwaniu. Jeżeli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Tutaj widzimy pewien opis. Zaraz wam go pokażę dalej. Natomiast jest to opis też związany z jakością tego, co robimy. Pamiętajcie. Cokolwiek robimy w Królestwie Bożym, musi to posiadać najwyższy standard jakości. Rozumiecie? Cokolwiek robimy, czy to są rzeczy takie, czy inne. Słowo Boże mówi, jak dwóch wyraźnie, że przeklęty, kto dzieło Boże wykonuje niedbale. Należy robić rzeczy dobrze. Niektórzy ludzie myślą, że mam jakąś służbę w Kościele, na przykład służbę pomocy, mam za chwilę powiem o służbie pomocy.
Ja ją byle jak zrobię. Twoja służba pomocy musi być wykonywana na w najwyższej formie. Najlepiej jak umiesz. Zatem napisałem taką myśl, taka myśl przyszła, że najważniejsze, żeby mnie rzeźbić w gównie. Taka myśl po prostu. Mówię, to w ogóle taka twórcza myśl. Bo to ważny jest materiał, w którym rzeźbisz. Wiesz, o co chodzi? Bo ty możesz mieć niesamowitą inwencję twórczą, tylko że ty to wyrzeźbisz, kurczę, nie będziesz miał za bardzo amatorów, żeby to oglądali. Rozumiesz? To nie tylko inwencja twórcza się liczy. A więc jakie mamy zakresy służb? Po pierwsze, szeroko pojęta służba duchowego oglądu rzeczywistości. Służba, gdzie ludzie różnego rodzaju widzą, słyszą, doświadczają więcej i głębiej. Zarówno w swoich osobistych relacjach z Bogiem, jak i w zrozumieniu słowa. Cały system służby proroczej, funkcjonowanie darów objawienia, rozumiecie? Taki zakres służby. Jeżeli jesteś człowiekiem, który funkcjonuje w takiej służbie, to rozwijaj się w tej służbie. W tej służbie się rozwijaj. Szeroko pojęta służba duchowego oglądu rzeczywistości. Masz głęboki ogląd rzeczywistości. Pragniesz służyć Królestwu. Zostań wstawiennikiem. Walcz. Odpychaj demoniczne siły. Oglądaj rzeczy proroczo, a następnie rozpieprzaj diabła. Dbaj o twój Kościół. Dbaj o ludzi, którzy są wokół ciebie. Rozumiesz? Widzisz coś. Możesz być głosem albo pomocą. Znajdź swoje miejsce, ale obejrzyj najpierw zakres. Po drugie, drugi zakres, szeroko pojęta służba wszelkiej pomocy właśnie. Na przykład uwielbienie. Przecież uwielbienie to jest służba pomocy. Rozumiecie? Ludzie nie rozumieją takich rzeczy. Krzyczą, ja mówię, człowieku, rób to jak należy. Ludziom się wydaje, że mogę przyjść, bo ja sobie pogram. No nie możesz sobie pograć. To jest służba. Służba pomocy. Ty życie masz położyć za to uwielbienie. Życie. Biznes, cała sfera biznesu, życie kładziesz za biznes. Wiecie, wszyscy mamy przynosić pieniądze do Kościoła. Ale są ludzie, którzy będą przynosić dużo więcej tych pieniędzy. Bo będą dużo więcej tych pieniędzy zarabiać. To jest potężna służba pomocy. Rozumiecie? To jest zakres jakiś. To nie przynosisz tam 10%. Tylko walisz w Królestwo, robisz biznesy, stajesz się milionerem. Wszelkiego rodzaju logistyka. Wszelkie działania logistyczne. Ludzie mówią, to nieważne, bo ja się spóźnię, bo ja nie przyjadę, nie pojadę. Nie! To życie kładziesz za to. To nie ma, żeby się spóźnisz. Jesteś umówiony na 17, tak? To za 10:05 masz parować. I to sam się masz przyprowadzić. A nie właśnie się spóźniłem. Jak się spóźniłem? Jesteś nienormalny? Ale to taka mało ważna służba. Jaka mało ważna służba? To jest służba pomocy. To mnie rozumiesz, nie ma nieważna służba. Służba medialna. Służba porządkowa. Rozumiecie? Za to się życie kładzie. Tak powinni, bo to jest zakres służby w Kościele. Zakres służby. Dalej, szeroko pojęta służba nauczania. Słowo Boże mówi, niech nie wszyscy będą nauczycielami, ale kiedy ty rozpoznajesz sobie nauczyciela, to masz nauczać. Nauczaj i ciężar ponieś. Rozumiesz? Ja nauczam i ciężar niosę. Ja zawsze mówię do ludzi, nauczam cię czegoś, jeżeli zastosujesz to, a nie wyjdzie, zapraszam z reklamacją. Zapraszam. Zastosuj, jak powiem. Ja w ogóle daję certyfikat gwarancji. Ja wiem, jeśli zrobisz tak, jak ja powiedziałem,
nie tak, jak ci powiedział Chrystus. Ja to znam, tysiące razy to słyszałem. A mi Pan tak powiedział. Ja mówię, jeżeli Pan mówi coś innego niż ja, to musisz podważyć któregoś z Chrystusów. Albo tego we mnie, albo tego w twojej głowie. W ogóle wyeliminuj jednego. Zostaw sobie jednego. Jeżeli ten twój w głowie mówi coś innego, nie słuchaj mnie nigdy już więcej. Bo jestem zwodzącym czarownikiem. Ale jeśli słuchasz mnie, a przyjdzie ci do głowy coś innego niż ja powiedziałem i się to przedstawi jako Chrystus, to kopnij go w jego diabelski łeb. Bo to nie jest Chrystus. To demon. Bo Chrystus jest jeden. Wiecie, że Chrystus nie jest rozdwojony? Chrystus nie jest rozdwojony. Albo mylę się ja, albo myli się twój umysł. W ogóle trzeba zrobić sobie... Ja sobie na przykład w swoim życiu porobiłem takie rzeczy, słuchajcie. Ja zawsze uznaję jednego Chrystusa. Jeżeli ja słucham jakiegoś usługującego, rozumiecie? I przychodzi mi do głowy i teraz ja widzę, że to, co on mówi, do mnie działa i przychodzi w międzyczasie coś innego do głowy, tak? To ja uznaję, że ja mam problem. Tak było na przykład z Kennethem Hagenem. Nauczania Kennetha Hagena wdarły się we mnie, jak w ogóle człowieku siekiera. One tak we mnie wjechały. Ja, kiedy zaczynałem czytać Kennetha Hagena, ja byłem w zielonoświątkowym systemie myślowym. Miałem w głowie nawalone różnych rzeczy, a czytając jego książki, zacząłem mówić, zaraz chwileczkę, kurczę, ale ja w ogóle inaczej mam. Do tej pory inaczej mówię, inaczej żyję, inaczej funkcjonuję. I wiecie, co się stało? Te rzeczy, które ja miałem do tej pory, ja w ogóle wszystkie uznawałem za prawdy. Na przykład uważałem taką prawdę, którą miałem wbitą, że trzeba być skromnym, cichym. Były takie wersety wbijane przez lata w głowę. Cisi odziedziczą ziemię. Na ulicach nie było słychać jego podniesionego głosu. Rozumiecie? Nie to pałka, nie to Kasiu. Trzciny nie to lama. Tym żyłem, ludzie. 24 godziny na dobę tak miałem w głowie. I teraz czytam jego książkę, tak? A on mi mówi tak. A ty z Chrystusem na tronie siedzisz. Gdzie ty się pojawisz, tam Chrystus. Gdzie postawisz swoją nogę, tam noga Chrystusa. Gdzie położysz swoją rękę, tam ręka Chrystusa. Ja mówię, ojejku. Jakiegoś innego Chrystusa mam w głowie, a jakiś inny Chrystus w tej książce. Dwóch Chrystusów. Któryś fałszywy. Któryś antychryst. Musiałem zdecydować. Wiecie, nie wyrzuciłem książek Hegela. Wiecie, co zrobiłem? Wyrzuciłem moje przekonania. Moje przekonania wyrzuciłem. Ale lata temu Kościół Zielonoświątkowy, jak się zderzył z nauczaniem Kennetha Hegena i musieli też zdecydować, to na jednym ze swoich soborów zdecydowali, że trzeba spalić wszystkie jego książki. I oficjalnie w Polsce palono w Kościołach Zielonoświątkowych książki Kennetha Hegena. Palimy! To jest niezgodne z tym, co my tutaj mówimy. Ja byłem przekonany, że kobieta nie ma żadnego prawa nauczać w kościele, bo kobieta to jest gorszy katolik. Ta kobieta ma chodzić w chustce, w ogóle być zakotwiczona tutaj taka, siedzieć, milczeć tam i koniec. No to przez nią wszystko jest, bo to ona tam człowieku tego Adama nakręciła, żeby ja, rozumiem, to jej wina jest wszystko. Tego mnie nauczył Kościół Zielonoświątkowy. A ja czytam książkę Kennetha Hagena, rozumiesz? Że nie ma mężczyzny i kobiety w duchu. O Boże, mówię. To jakiś inny Chrystus jest w mojej głowie. Chcę ci pokazać bardzo ważną kwestię. Szeroko pojęta służba nauczania. Co patrzymy, czy nauczanie przynosi co? Życie. 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 Tym mierzymy nauczanie. Pamiętajcie o tym. Jeżeli nauczanie przynosi życie, to to, co mamy w głowie, jest śmiercią. I koniec.
A jeżeli nauczanie przynosi śmierć, to odrzucamy takie nauczanie i zostajemy przy życiu, które jest w nas i na pewno będziemy odnosić sukces na 100%. Po czwarte, szeroko pojęta służba pasterska. Bardzo szeroko pojęta służba pasterska. To jest kolejna przestrzeń w Królestwie Bożym. Następnie szeroko pojęta służba pomocy potrzebującym w Kościele. Jeżeli jesteś kierowany do ludzi w Kościele, którzy są w różnego rodzaju tarapatach, problemach i naprawdę cię ciągnie do tych ludzi, i naprawdę chcesz z nimi przebywać, i naprawdę chcesz ich wyciągać z różnych kanałów, rozumiesz, o co chodzi? I jest to dla ciebie przyjemne, to trudno. Ja w ogóle nie mam żadnego problemu, żeby siedzieć od rana do wieczora z ludźmi i wysłuchiwać różnych rzeczy, co oni mi gadają, jeszcze na mnie nakrzyczą niektórzy, jeszcze mnie powiedzą, że to przeze mnie im się coś stało. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie mam, ale rozumiem, mnie to nie męczy. Ja nie jestem tym załamany. Ja to kocham. Znalazłem sobie takie coś w życiu. Następnie szeroko pojęta służba przywódcza. Przewodzenie, liderstwo, zarząd. Jeżeli jesteś przywódcą, no to jesteś przywódcą. Jak nie jesteś, to nie jesteś. Jak nie jesteś przywódcą, to nie rób się przywódcą. Jak jesteś przywódcą, to przewódź. Przewódź? Przewódź. To jest prawda. Przewódź. To przywódź. Bo tak ma robić przywódca. Ludzie do mnie mówią, dlaczego ty nie chcesz porozmawiać? Ja mówię, a ja nie chcę z tobą rozmawiać. Ja chcę tobą przewodzić. Czy ty w ogóle rozumiesz, o co chodzi? A chcę porozmawiać. Ja bym cię do innego bardzo zapytał. To takiego, co ma służbę pomocy w trudnych sytuacjach. Akurat twój przypadek jest świetny. Ale ja nie mogę ci dzisiaj pomóc. Bo ja chcę cię poprowadzić. Jesteś w punkcie, a? Chcę cię wziąć za rękę i poprowadzić do punktu B. A ty się wyrywasz i myślisz, nie pójdę, chcę porozmawiać. W Kościele nie ma demokracji. Demokracja to jest demoniczny system grecki. Rozumiecie? Nie ma demokracji. W Królestwie Bożym nie ma demokracji. U baptystów kiedyś demokracja zrobili. W ogóle u baptystów jest demokracja. Wyobraźmy sobie w ogóle, że na przykład u baptystów oni potrafią, są takie kościoły, że oni potrafią pójść na przykład do pastora i mówić, słuchaj, to żeby cię kazanie było nie dłużej niż 15 minut, bo mamy obiad. Umówiony gdzieś tam. Wy wiecie, że w ogóle są takie kościoły baptystyczne, gdzie się wybiera demokratycznie poprzez głosowanie, kto będzie pastorem? Słowo honoru. Tam to nie tylko wielu innych też się wybiera. Tylu jest za Zdziszkiem, tylu jest za Henkiem. To w ogóle nie ważne, co masz Zdzisiek i Heniek w bańce, no nie? Ważne, że chat skończył jeden i chat skończył drugi, proszę ciebie, a to jest nieważne, bo Heniek jest fajniejszy, bo on ma krótszy kazanie. Czy demokratycznie mówię? Jaka demokracja? To jest tak, jakby demokracja była w rodzinie. Każdy człowiek, który wprowadza w rodzinie demokrację, to mu dzieci zejdą, wiecie gdzie, na co? Na boczny tor. Proste. Jaka demokracja? Dzieci to się prowadzi do dojrzałości, ustawia się konkretnie, wypuszcza się jak z procy, rozumiesz, i koniec. Bo dzieci mają odnieść sukces. A nie ja będę siedział i będę rozmawiał z dzieckiem, proszę ciebie, ja się stary nie pytam, przepraszam, jak ja stary budzę o 7 rano, mówię, Sarcia, wstajemy, przygotowuję śniadanie, mówię, kończ śniadanko i to tak szybciutko, mówię, wskakuj na steper, 45 minut stepera. Ja się nie pytam, stary, Sarciu, nie? Ty byś chciała steper zrobić? Ja się nie pytam jej, bo wiecie, jaką odpowiedź otrzymam? Nie chcę, tato. To która dziesięciolatka chce steper robić o 7:30? Ja nie wiem, czy istnieje taka na świecie, no mówię, może tak. Są sportsmenki jakieś, na pewno powołane do tego osoby, no ale nie moja córka. Ona w ogóle nie chce wstać o tej godzinie. Ona jak ma wolne, rozumiesz, to człowieku to chodzi, wymemuala taka, człowieku wstaje o 11 na przykład, wiesz. No tak chce. Ja rozumiem. Tylko jestem jej ojcem. W Kościele nie ma demokracji. W Kościele jest system przywódczy. I to w dzisiejszym czasie tak się nie podoba ludziom. I mówią, to jest zamordyzm. Ja mówię, i dobrze. Zdrowy zamordyzm, dobry zamordyzm. No. Co
Są dwa zamordyzmy na świecie. Chory i zdrowy. Pierwsza myśl, którą odebrałem od Świętego Ducha w 2001 roku, jak się narodziłem z Bożego Ducha, to była taka myśl. Być wolnym, to mądrze zależeć. W ogóle wypierając Jezusa jako swojego Pana, wybierasz niewolę Chrystusową. To Pan. Pan. To tyrania nieba. Jest napisane, jeńców ze sobą pociągną. Rozumiecie? Jezus to nie jest hipis. Co rano wstaje, bierze pongo. Będziemy jedziemy wszyscy, jedziemy. To nie jest Jezus. Takiego Jezusa nie ma. Rozumiecie? To nie jest Jezus. Ostatnia rzecz, szeroko pojęta służba pomocy w świecie. Czyli wszystko, co robimy w świecie. W ogóle służba miłosierdzia to jest służba w świecie. Wszystko, co robimy dla świata. Ewangelizacja, działania, manifestacje Bożej mocy dla świata. Rozumiecie? To są zakresy służb. Odnajdujcie te rzeczy. I w tych zakresach odnajdziecie też siebie. Odnajdziecie siebie. Zawsze siebie gdzieś odnajdziesz w tym. I ostatnią rzecz, którą chcę wam dzisiaj pokazać, ponieważ musimy to zrobić za jednym rzutem. Przyjaciele, to jest kwestia urzędów i chcę, żebyśmy też mieli to za sobą. W Efezjan 4, 11, 12 jest napisane o urzędnikach Bożych. 4, 11, 12. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Co to jest? To są urzędnicy Boży. Po to są urzędnicy Boży? Nie po to, żeby ci popsuć życie, tylko po to, żeby twoje życie pobudować. Po to są urzędy Boże. Urzędy Boże są uznawane przez wielu ludzi za rzeczy zbędne. Mówią tak, mnie prowadzi Chrystus. I dobrze mówię. Idź. No i idę. W naszym kraju, który w ogóle, wiecie, że jednym z głównych problemów w naszym kraju to jest błąd. W ogóle jak sięgniecie w historię tego kraju, zobaczycie, co ten kraj w ogóle miał. To tylko w Polsce. Ja przepraszam, może ja się nie znam. Jak jesteście, znacie się na historii, to może wiecie lepiej. Ja osobiście znam tylko Polskę, że się króla wybierało elekcyjnie. Ja nie słyszałem, że w jakimś kraju się króla elekcyjnie wybierało. Może się wybierało, ja nie wiem. A u nas dochodziło do takiego momentu w tym kraju dziwnym, że się króla wybiera elekcyjnie. Normalnie to się rodziło dziecko i był królem, bo tata był ojcem. Bo tata był królem, tak? Się rodził królewicz. Prawo krwi. Normalne, klasyczne, Boże prawo krwi. Tak? Nie, w Polsce nie, elekcyjnie. Wybiera się grupa jako baptystów. Duch baptystów w tym kraju. Od lat. Zbiera się grupa ludzi, my króla wybieramy. I potem ten król, co to jest ten król wybrany elekcyjnie? Że to jest król sterowany politycznie przez wszystkich, którzy go wybrali. Boże elektorat! I potem przychodzi do niego taki gość, że siebie mówi, ty, Heniu pierwszy, wyłożyłem, mówi, tutaj skrzynię złota na twoją kampanię. No. Tak tam na Turka będziesz ruszał, to przypadkiem do mnie posłów nie wysyłaj, bo ja leżę. Na tym założył u mnie na przykład. Przecież u nas, człowieku, było pospolite ruszenie, tak? I do jakiegoś magnata była wysłana informacja z Krakowa, że jedziemy lać wroga, a magnat mówił, ale ja nie idę. Rozumiesz? Magnat odmawiał królowi. Normalnie w innym kraju, tak? Król by posłał armię, i zmiażdżył w ogóle magnata. Ale nie w Polsce. No bo król elekcyjnie wybrany, tak? To był król, który na dzień dobry miał pełne gacie. I tak se żył. Siedział na tronie z pełnymi portkami. I rządził. Sorry, tak nie wygląda królestwo. Królestwo to monarchia. I w Królestwie Bożym Bóg ustawia rzeczy na zasadach urzędów Bożych. I urzędy Boże są po to, aby wzrastali ludzie w Kościele. I urzędnicy Boży nie są ważniejsi.
Tak jak pasterz nie jest ważniejszy niż owca. Tylko o co chodzi z pasterzem? Pasterz stoi wyżej i widzi lepiej. To on dostrzega wilka, bo jest wyższy, owca jest tu, a pasterz jest tu. Owca widzi tyłek drugiej owcy. Trawę. I znowu tyłek owcy. Musi głowę podnieść do pasterza, a pasterz widzi. Widzi wilki, widzi różne rzeczy. Rozumiem? Urzędy. Kiedy nauczam o tym na szkole wiary, zawsze porównuję do palców jednej ręki, do dłoni człowieka. Nauczyciel to najmniejszy palec. Dlatego, że jego słowa niosą odświeżenie, objawienie i prostotę. Potrafi wejść najgłębiej. To są nauczyciele. Nauczyciel jest w stanie ci przekazać skomplikowane rzeczy w sposób prosty. To definiuje nauczyciela, urząd nauczyciela. Nauczyciel to nie jest ten, co bierze słowo i mówi: poczytam wam słowo. I mówi coś ze słowa. Do mnie kiedyś pastorzy mieli na takim spotkaniu prezesy, mówią: ty tak mało mówisz ze słowa. A mówi: bo ja jestem słowem. Już nie chcieli ze mną rozmawiać. Bo ja jestem słowem. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? Żeby ktoś był nauczycielem, tak? To musi najpierw posiąść całą tą wiedzę. Żeby w ogóle móc dzieci uczyć. Ci z was jesteście nauczycielami, to przecież o tym wiecie. Musicie posiąść wiedzę, żeby jej się przekazać. Dalej się kształcić musicie, ale musicie być już na początku, na dzień dobry, pełni tej wiedzy, przynajmniej na tym pułapie podstawowym, żeby im przekazać tę wiedzę tym dzieciom. Tak? Nauczyciel, urząd nauczyciela rozbija błędne doktryny, wierzenia i sposoby myślenia i na ich miejsce wprowadza prawidłowe. Oto urząd nauczyciela. Prostota, jasność, konkret. Dlatego urząd to jest coś innego niż jakaś tam forma przekazu nauki. Wszyscy możemy przekazywać naukę. Ale tylko urząd nauczyciela przekaże ci rzeczy w prosty, jasny, klarowny sposób, tak, że twoje tak będzie tak, a nie, to nie. Po prawidłowych nauczaniach nie zostają różne elementy szarości. Jest białe i czarne. I koniec. Cienki palec, wraz najgłębiej. Ciężko tym pogrzebać. Pasterz. Pasterz, porównuje go do palca zaręczynowego. To człowiek, który ma nadnaturalną formułę zaręczenia się z kościołem lokalnym. Lub z poszczególnymi ludźmi, którzy są przez niego pasieni jako forma kościoła. Gotów jest oddać życie za owce. Leczy, opatruje, karmi i rozumie. To robi pasterz. Leczy, opatruje, karmi i rozumie. Życie swoje kładzie za owce. Ewangelista, palec najdłuższy, bo sięga najdalej. Zdobywa duszę przy towarzystwie znaków i cudów i nadprzyrodzonych przejawów mocy Bożej. Każdy ma z nas głosić Ewangelię. Wszyscy mamy dzielić się swoim świadectwem. Wszyscy mamy opowiadać o Jezusie. Wszyscy możemy brać udział w działaniach ewangelizacyjnych. Ale nie każdy będzie ewangelistą z urzędu. Ewangelista z urzędu to jest Boża torpeda. Nie będzie mu potrzebny nikt. Będzie szedł i będzie głosił Chrystusa w mocy. W mocy. On tego nie będzie robił nie w mocy. Zawsze będzie towarzyszyła mu moc. Zawsze będzie wychodził, mówił: wystawcie mnie na próbę. Dotknijcie się mnie. Jestem jak Chrystus. Prorok. Prorok przede wszystkim pokazuje to, co mówi Pan teraz. Nie to, co Bóg powiedział. Ale jakie jest słowo Boga na teraz. Rema. Informuje o rema bieżącym. Po drugie, potwierdza kierunek.
Prorok potwierdza kierunek. Jaki kierunek? Twój, który ci pokazuje Duch Święty. W ogóle prorok nigdy nie wyznacza tobie kierunku. Prorok potwierdzi twój kierunek. Przez system wpływu na ciebie. Jak ja czasami słucham różnych proroków, ja byłem na różnych spotkaniach proroczych, prorok podchodzi i mówi tak. Pan mi powiedział, że masz zrobić to i to. A ty w ogóle nie masz dla tego pojęcia o tym w ogóle, co on powiedział. Przychodzi i mówi, mam wrażenie, że powinieneś wyjechać gdzieś do innego kraju i głosić Chrystusa. A ty w ogóle nie chcesz wyjechać do innego kraju. Ty chcesz jeździć w Polsce. Ty lubisz Polskę, jest to, który oda jesteś. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, bo prorok powiedział, wyjedź. Ja znam proroków, co mówią ci, ile masz mieć dzieci. Przychodzą do ciebie, mówi, pan mi powiedział, że w przyszłym roku zajdziesz w ciążę, urodzisz dziewczynkę, nadasz się na imię Halinka i to będzie dar od pana. A ty w ogóle nie chcesz mieć dzieci. Więcej. No masz dzieci, a nie chcesz Halinki żadnej już. Niech Halinka se zostanie u Pana Boga tam za piecem w górze. I tam niech Pan Bóg ją poszedł do kogoś innego, bo ona jakiegoś innego. Moje łonie ja nie chcę, nie przyjmuję Halinka. Ja się nie zgadzam. No Halinka napis. No, to nie chcę jej. Teraz ja znam zasady Boże. I a prorok mówi, nie, Pan powiedział. Pan tylko raz się zajął zgłodzeniem dziecka. Raz w historii. Chce wybrał dziewicę, załatwił sprawę w nadprzyrodzony sposób i koniec. Więcej Pan się nie zajmuje takimi rzeczami. Pan do żadnej kobiety nie przyjdzie, nie powie przez proroka, że ty masz mieć dziecko, ma mieć Halinkę. To są fałszywi prorocy. Rozumiesz? Bo prorok ma potwierdzić kierunek, który masz w sobie. Bo twoim głównym kierownikiem jest Święty Duch, który mówi do ciebie, idź tam. I ty możesz, jako niedojrzały człowiek, nie być pewnym tego. I wtedy przychodzi prorok, tak? I mówi, wiesz co? Mam wrażenie, że chciałbyś iść tam i tam, ale się boi. I tobie nogi w jedną, wiesz, że to jest pewne jak 2 razy 24, tak? Przed prorokiem. Prorok też przychodzi z objawieniem. On przynosi objawienie. Prorok jest jak palec wskazujący. Dziennikarz nieba. Rozumiesz? Proroku się nie lubi. Prorok mówi, tak mówi Pan teraz, taki jest czas, taka jest sytuacja, tu jest błąd, tam nie jest błąd. I co najciekawsze, nie zostawia w tym w ogóle żadnego pola, takiej przestrzeni, tak? A najciekawsze, że nie jest w tym słodki i miły i idzie w ogóle, cię z tym zostawia, wcale ci nie pasterzuje. Niektórzy liczą, że prorok będzie ich pasterzował, ja mówię, człowieku, nie liczę, że ci prorok będzie pasterzował, chyba, że jest pasterzem do tego wszystkiego. Bo jak prorok nie jest pasterzem, to on cię nie popasterzuje. On ci pokaże kierunek, tak? Miałeś kiedyś taką emocjonalną zajawkę, żeby się przytulić do znaku drogowego na ulicy? Nie? Znak jest jaki? Zimny, brudny, tak? I informuje tylko o jednej rzeczy. O jakiejś jednej rzeczy. Skręć w prawo, skręć w lewo, jedź prosto, zostań, stój, nie wchodź. Znak drogowy, prorok Pana. Jest napisane Warszawa 16 km, to co ty myślisz? Ty możesz wyjść do znaku, powiedzieć, ja sobie nie życzę. A może tutaj proszę mi to napisać? Warszawa, uprzejmia Pani, jest 16 km, jeśli Pani zechce. Nie! Znak to znak! I to jest prorok. Się tutaj nie doszukujmy romantyzmu. Dobrze? To ważne. I apostoł. Apostoł jest jak kameleon, zawiera w sobie wszystkie urzędy według potrzeby i manifestuje się przez niego i manifestują się różnorakie dane według potrzeby. Apostołowie zakładają, tworzą, budują, kreują, tak spędzają życie. Często są odrzucani i zostawiani. Zbudują, wykreują,
i zostają odepchnięci. A my mówię, jesteśmy jak omieciny tego świata. I powiem wam o głównych darach manifestujących jeszcze wśród urzędników. Nauczyciel. Przedziwna rzecz, ale jest to człowiek, który winien poruszać się bardzo często w darach prorokowania, w poselstwach na innych językach i w wykładach języków. Tak winien funkcjonować realny nauczyciel, ponieważ jego nauczania muszą korygować, muszą zachęcać, muszą przynosić jasne informacje. Często też poselstwa na językach są bardzo przydatne, ich wykład. W pasterstwie bardzo ważne są funkcjonowanie darów uzdrawiania, słowa mądrości, czyli wglądu w przyszłość, słowa wiedzy i daru wykładania języków. Pasterz, on funkcjonuje jak pewnego rodzaju oprawa dla człowieka. Tacy powinni być pasterze, takie dary powinny się przez nich przejawiać najczęściej. U ewangelisty, oczywiście cały zestaw darów uzdrawiania, dary czynienia cudów, słowo wiedzy i nadprzyrodzony dar wiary. U ewangelistów przejawia się najwięcej działań Bożej mocy w jednym skupisku, dlatego że są to narzędzia potrzebne do jego pracy na urzędzie. U proroków bardzo często przejawia się również większość darów duchowych. To jest też, ja się temu przyjrzałem, temu zjawisku, to jest też taki, tak naprawdę służby prorocze od służb apostolskich, one się w zasadzie różnią jedynie tym, że nie posiadają w sobie głębokiej formuły pasterskiej. Rozumiecie? Bo tylko tym się tak naprawdę różnią, a więc większość darów u nich będzie się również przejawiała na różnych okresach czasu. W służbach apostolskich przejawiają się wszystkie dary z dużą częstotliwością, w różnych konfiguracjach. Apostołowie w różnych sytuacjach życia robią różne rzeczy. W okresach życia różnych są pastorami, są ewangelistami. Jest to u nich dość proste w przechodzeniu. Często też urzędy są ze sobą zmiksowane i też możecie się szczególnie w dzisiejszych czasach przyglądać tak zwanym miksom urzędów, bo ja już to zauważyłem, że im bliżej przyjdzie Jezusa, tym więcej jest zmiksowanych urzędów. Tak jak coraz więcej jest zmiksowanych służb. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że natężenia diabelskie są bardzo silne i wielu ludzi, którzy wchodzi w jakieś powołanie, zaczyna się bardzo mocno poszerzać i za ich pomocą Bóg zaczyna rozwijać też inne rzeczy. Taka potrzeba jest. Dlaczego o tym wam chciałem dzisiaj powiedzieć? Ponieważ chciałbym, żebyście rozpoznawali w sobie, ale też w innych ludziach, którzy was otaczają, różnorakie formy służb, żebyście rozumieli, jak wygląda hierarchia służb, jak jest zależna jedna od drugiej. I żebyście też umieli rozpoznawać urzędników Bożych, ale też odrzucać wszystko to, co jest fałszywe. Jeżeli w twoim życiu nie przejawiają się pewne elementy związane z jakąś służbą, a koniecznie próbowałeś iść w tą stronę, to zostaw to. I weź się za to, co widzisz u siebie. No weź się za to, co widzisz. Ja zawsze mówię tak. Jesteś świetny w zarabianiu pieniędzy. To weź się za zarabianie pieniędzy. Jesteś dobry w ewangelizacji. Tak? To bądź tym ewangelistą. Działaj w systemie ewangelizacji. Spójrz w swoje serce. Zobacz, czego ty chcesz. Jeżeli łączą się w tobie różne rzeczy, to rozwijaj te różne rzeczy. Ale eliminuj iluzję. Po co ci iluzyjne myślenie? No po co? Rozpoznawajcie też urzędników Bożych. Korzystajcie z nich. Często możesz spotykać się z ludźmi, którzy są młodsi od ciebie w Chrystusie, którzy tak
naprawdę są nie tak dojrzali jak ty, a jednocześnie możesz dostrzec w nich urząd Boży. W ogóle uszanuj ten urząd. Ten człowiek może robić jeszcze wiele gaf różnych, może jest niedojrzały jeszcze, ale rozpoznawaj. Możesz też rozpoznawać służby różne u ludzi i możesz zobaczyć, że oni się miotają. A może twoja służba będzie taka, że ty ich pomożesz, że ty pomożesz nakierowywać się na odpowiednią stronę. Dbajcie o siebie w ten sposób. Rozumiesz? Przyglądajcie się temu. Spójrz w swoje serce. Dzisiaj jak będziesz wieczorem przez spać, spójrz w swoje serce i powiedz: Panie, w ogóle zadaj takie fajne pytanie. Uważam, że każdy powinien je zadać. Panie, kim jestem w Twoim Królestwie? Kto ja jestem? Kto ja jestem? I możesz usłyszeć, jak ja zadałem to pytanie, on mi odpowiedział. Jesteś budowniczym fundamentów, jesteś padaczem mojego ludu. Tak mi powiedział. I parę miesięcy na tym siedziałem, mówię, co to jest? Jak to ugryźć? Z której strony oto kamal? Ale sobie to zapisałem w Biblii, wiesz? I mówię, dobrze, ja to znajdę. Ja to sobie w życiu ułożę. Wiecie, ja na przykład do końca swoich dni, gdziekolwiek będę i cokolwiek będę robił, tak? Zawsze będę budował fundamenty u ludzi. Bo ja w ogóle wiem, że jak ja zbuduję fundamenty prawidłowe u ludzi, to oni się nigdy nie potkną. Jestem budowniczym fundamentów i się w ogóle tym zajmuję, nie? Jestem też badaczem ludu, wchodzę głęboko w życie ludzi. Jednych leczę, innych wyprowadzam z iluzji, rozumiesz, idę głęboko. Realizuję to. Znajdź siebie. Znajdź siebie. Znajdź też swoją zależność od innych. Naucz się zależności. Naucz się zależeć od innych ludzi, zależeć od innych służb. Nie bój się tego. Jak się będziesz w ogóle. Pamiętaj, jak będą sobie powstawać te myśli, no jestem od Chrystusa zależny, od Chrystusa, Chrystusa. Ja mówię, daj spokój. Bzdury opowiadasz. Jak nie jesteś zależny od człowieka, tak, to twoja zależność od Chrystusa jest iluzyjna. To jest iluzyjne w ogóle, wiesz o co chodzi? To jakby dziecko w twoim domu powiedziało do ciebie tak, ja jestem zależny od praw tego domu. Jakich praw domu? Że jestem ojcem. Ojcem jestem. Wiecie, po czym rozpoznaję, że nasz syn zaczyna w prawidłową stronę iść, skutkiem czego będzie znalezienie Chrystusa? Że zaczyna pytać mnie o życie. Bo wcześniej przychodził do mnie i mówił mi o swoich koncepcjach życia. Jakie ma koncepcje? Każde dziecko tak robi. Przychodzimy, takie mam koncepcje. A teraz mój syn przychodzi i mówi, jak uważasz? Czy w tą stronę powinienem pójść, czy nie powinienem pójść? On już nie mówi mi o żadnych jakichś iluzyjnych prawach. On przychodzi do osoby. Musi się zależeć od drugiego człowieka. Rozpoznawaj urzędników i bądź od nich zależny. Rozpoznawaj hierarchię służb i bądź zależny od tej hierarchii służb. Ucz się tego. Ja się tego uczę. Uczę się tego. Uczę się, w jaki sposób korzystać z tego, co jest wokół mnie. Uczę się. Ja też się tego uczę. Bo być wolnym, to mądrze zależeć. Za chwileczkę się pomodlimy, ale chciałbym, żeby jeszcze potem na 5 minut zostały te osoby, które czują się tutaj domownikami, ponieważ chcę wam powiedzieć kilka takich technicznych rzeczy. Pomódlmy się i powiemy, jak wyglądają nasze sprawy techniczne. Ojcze, my dziękujemy Tobie za dzisiejsze słowo. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że Twoje słowo, one mogą wpływać dzisiaj na każdego z nas. Ojcze, ja chcę, aby ludzie widzieli u siebie to, co Twój Święty Duch w nich zrodził. Ojcze, ja chcę, żeby manifestacja Twoich darów była u ludzi obfitsza niż jest teraz. Duchu Święty, niech Twoje dary manifestują się przez ludzi. Niech ludzie rozumieją funkcjonowanie Twoich darów i niech poruszają się w nich w Twojej mądrości. Ojcze, ja też chcę,
żeby ludzie rozpoznawali hierarchię służb, żeby rozumieli, jak ona wygląda, żeby wiedzieli, co od czego jest zależne i dlaczego tak jest. Duchu Święty, Ty jesteś mądrością ludzi. Ja chcę, Ojcze, żeby ludzie rozumieli zakresy służb, żeby widzieli, jak służby są skonstruowane i żeby siebie odnajdowali w tych miejscach, Ojcze. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie rozpoznawali urzędników Twoich i żeby rozpoznawali urzędy również w sobie, jeżeli takowe będą się pojawiać. Duchu Święty, ja chcę, żeby ludzie uczyli się zależności zarówno od Twoich urzędów, Panie, jak od hierarchii służb. Ojcze, ja modlę się o to. Duchu Święty, niech wszystko to, co stoi na drodze, jest problemem w ogóle w tych tematach, zostanie usunięte teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech moc Twojego Świętego Ducha manifestuje się przez te prawdy. Amen.